O, proszę, Angela wie, z kim się zadawać, z robotami. Ok, to teraz tak. Nasypię miseczkę, nasypię papu dla kotka, bo kotku coś takie niepocieszone. Wezmę sobie jedzonko. Coś gdzieś na kogoś czeka samochód. Co tu się dzieje? A, Moriarty, pomimo że jest martwy, to idzie do pracy. Niech na mnie zarabia. I niech się przyda na coś. Co, nie dawaj Moriartiemu jedzenia, powaliło cię? Zachowaj resztki. O nie, przecież to się już zepsuło. Ajajaj. No i kurde, przecież nie będę jadła zepsutego. Weź resztki. Bierę resztki. Moriarty, ja przypominam tylko, że Moriarty pracuje jako baletnica, nie? Myślę, że to jest doskonały zawód dla Moriartiego, który jest zombie. Pomimo, że porusza się dosyć sztywno, to na pewno porusza się bardzo wdzięcznie. O, rety. Wybierz potrawę, tak. Nie kaflowy, tylko taka metalowa stara i działa. No to ważne, że działa. Ważne, że można nagrzać. Także wiesz. Wszystko będzie dobrze. No właśnie, on miał stracić pracę, ale całe szczęście go tylko wywalili na chwilę. Że nie, że całkiem, tylko na dany dzień go wywalili i mu po prostu obcięli opłatę. Znaczy opłatę, obcięli mu wypłatę, więc wszystko jest dobrze. Jak się ledwo pamięta, jaki jest dzień, miesiąc i rok, to zgadnij. Oj, na pewno było dobrze. Na pewno na autopilocie fantastycznie napisałeś, także jest dobrze. Na pewno. Trzymam kciuki. Zresztą to jest tylko próbna. To już najgorsze za tobą, teraz musisz napisać tą właściwą, którą jak oblejesz, no to będzie przykro. Znaczy, będzie dobrze. Kitku jest głodny cały czas. Czy możesz robocie Kitku nakarmić? Zawołaj na jedzenie. Co? Jaka wiedźma? Przecież to jest nasz Kotangens Uranus. Proszę wiedźmy nie wołać na jedzonko, tylko Kotangensa Uranusa. Co tu się poczyniło? Kotku, idź jeść! No umrzy mi kotku z głodu. A nie, dobrze, poszedł. Jakby mógł, to bym się w tej misce wykąpał, biedny. Właśnie, miałeś zostać robotem, toście sprawiedliwy. Robimy następnego robota. I trzeba w końcu Marezika gdzieś dorwać, bo przecież Marezik gdzieś tu jest. Ja się... co my tu mamy w ogóle? Gra w cenie co najmniej 3000, no to nas nie stać. 5000, znaczy stać na salę, w sumie tak na dobrą sprawę nie mam gdzie postawić. Tak, kolejka na pewno będziesz mieć. Obraz w cenie przynajmniej 5500. No chyba cię pobździło, Angela. Widzę, matka weszła zbyt mocno i już kurde wydziwia. Dobra, ja gdzieś miałam ten stół do robienia tych robotów. Tu był, na dole. Trzeba robić kolejnego tosta sprawiedliwego. Sługus, proszę bardzo. Jak je rzuć piłką? Angela idzie robić rzeczy. A mój sprawdzian z matmy poszedł mi tak jakby poprawnie. No poprawnie to wciąż jest bardzo dobrze. Siema, komend, dobrze cię widzieć. Dobrze, to tutaj robimy tosta sprawiedliwego za 3 klocki. Ja bym chciała tą satelitę sprzedać, ale się nie da. Sandały Jezusa, wyślę ci najwszystkie dobre fluidy, żeby ci się chciało magisterkę pisać. Proponuję, żebyś mi dała znać na Instagramie i tam się dogadamy. Tak jak zawsze. Siema, producenciku. Dobrze cię widzieć. Ciasteczko, zapraszam w okolice Liverpoolu i Manchesteru. No i wieś, z domkiem. Jadę, ciasteczko, jadę. Także wiecie, wszystkie poważne oferty kierować nam loteczka @gmail.com i ja wybiorę tam, gdzie jestem w stanie dojechać. I się ewakuujemy stąd, nie? Siema, ziemniorku. Dobra, to ja buduję tostem sprawiedliwym, a ten co może? Ten się może iść zasilić, bo on musi na słońcu jakoś, nie?
Oglądaj obłoki, jak się zasila robota w dwójeczce? Kto pamięta? O nie, robot nie może dojść. A tutaj jest doładowanie, idź się doładować. W sumie na dobrą sprawę, póki jeszcze nie mam sklepu otworzonego, to robot też może iść do pracy. Chcę być magnatem wydawniczym. No dobra, da się zorganizować. Teleskop za 500, żebyś się nie zdziwił. Dobra, to szukamy robotowi roboty. Poszukaj pracy. Mieliśmy odkładać hajsy na to, żeby zbudować sklep z zabawkami i przejąć władzę nad światem, a wy co? Ravenko, oczywiście, że robot może iść do pracy. Robot może nawet barabara. Także wszystko jest okej. Okay. Siema, Mareziku. Mareziku, czy ty pamiętasz, gdzie mieszkasz u mnie w Simsach, żebym się mogła z tobą zaprzyjaźnić i zrobić z ciebie pomocnika? Wiecie co, ja bym tak zasiała w tym ogródku. Organizuję weekendowe spotkanie w mieszkaniu. Może wpadniesz się zabawić z sąsiadami? O, tak. Kotku mi dorosło! Co? Kontynuuj zajęcia? Co z nami znowu? Dobra, kontynuuj zajęcia. O nie! Znowu Moriarty skręcił kostkę. W ten sam sposób, co ostatnio. Kotek mi dorósł. Patrzcie, będę mogła mu poduszkę na górę już wynieść. I kotku też idzie do pracy. Wszyscy do roboty. Ja już to ogarnę. Aurzela, zostaw robienie tosta. Pochwal za unikanie drapania sprzętów. Co to za pizza? Aha, bo tutaj jest to spotkanie sąsiedzkie. Dobra. Jednak coś po matce zostało, słuchajcie. Gdzie jest poszukaj pracy dla zwierzaka? Znajdź pracę dla zwierzaka, proszę bardzo. Moriarty, co tobie? Moriarty? Moriarty, czemu się opierdzielasz? Pizzę przynieśli. Ej, Moriarty! Leży taki śmierdzący, połamany. Całe szczęście jest martwy, więc bardziej martwy nie będzie. M-Sike, ja ci mogę jeszcze zaproponować mieszkanie na środku jeziora w starej drewnianej łódce przy opuszczonej restauracji. Bierę. Jak jest jeszcze nawiedzone, to dla mnie idealnie. To bierę dwukrotnie. O, proszę bardzo. Statysta w show biznesie. To poszukamy jeszcze raz. No i gdzie jest więcej pracy? O, jest. Szczurołap w usługach. Zobaczymy, co jest jeszcze. Postrach przyjmij pracę. Mój kotku będzie robił wszystkim postrach. Przyszedł koleś z pizzą. Rudolf jeszcze przyszedł. I Alejandro przyszedł. Dobrze, to ja zjem im pizzę, skoro już tu jestem. I pogram sobie w bilard. Tylko nie wiem, czy dwa kawałki pizzy wystarczą, bo to tak, wiecie, w końcu to pizza. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Co? Pojawiło się wolne miejsce na stanowisko dziernikarstwo. Aha, bo to ten szuka. Dobra, bierzemy. Widzicie, wszyscy do roboty. Wiem, że mieszkam w Dziwnowie, ale gdzie dokładnie to nie wiem. Okej. Okay. To ja wyjdę na miasto i cię poszukam, Maryziku. Swoją drogą, twoje zdrówko również. Chyba, że ja cię już znam. Czekaj, zobaczymy znajomych Aurzeli. Aurzela nie ma zbyt wielu znajomych, jak widać. I nienawidzi Moriartego chwilowo. Ale jej przejdzie. I leci na Alejandro, ale na Alejandro wszyscy lecą. Gdzie ten Marezik? Widzę sandarynę. I jakiegoś wyjątkowo brzydkiego psa. Nie znamy Marezika. To ja idę na miasto i poszukam Maryza. Potrzebujemy więcej zombie. Aj, bo sobie kliknęłam. I tą poduszkę nieszczęsną trzeba przenieść na górę. I mam nadzieję, że mi się gra nie wykrzaczy, bo jak się wykrzaczy gra, to będę płakać. Gdzie by tego kotku tu ulokować?
Tu jest maszyna do trzepania. Wiecie co? Ja sprzedam te rybki, bo i tak nie są do nikomu, do niczego nie potrzebne. 1200 kosztowały rybki. Trzeba było je wywalić wcześniej. Proszę. Tutaj sobie kotku będzie spało. W korytarzu będzie miało wszystko pod kontrolą. Chodź, Angela. Zostaw to badziewie. Dobrze, ja już zrozumiałam, że pan Moriarty opuszcza dzień, dostanie wymówienie z pracy. Nie! Moriarty, ja wiem! Ja już wiem wszystko! Moriarty, nie psuj mi gry! Ej, takiego wypowiedzenia z roboty to chyba jeszcze nikt nie dostał, jak żyje, nie? Szef mu zaspamował SMS-ami. Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj! Koniec roboty! Co zemsta, Moriarty? Jak mi gra przez ciebie wywali, to umrzesz. Chociaż nie, bardziej nie umrzesz. Bardziej martwy nie będziesz. To czekajcie, to jaka jest wymarzona praca Moriartiego? Mieć 20 kochanków jednocześnie. To jest twoje marzenie życiowe? Moriarty? Przepraszam, jak ty tych kochanków masz zamiar brać z takim kolorem skóry? I, że tak powiem, strzelając ślepakami. Mu się marzył awans i ślub. Znaczy, Moriarty, wszystko będzie dobrze. Poczekaj, ja ci jeszcze te punkty mogę rozdać. Skąd ty masz komputer? Złodzieju, dawaj hajsy za komputer. Tobie się nie należy, jesteś tylko zwykłym sługusem. Dobra, to jak jesteś zwykłym sługusem, to zrobimy ci tak, że będziesz miał rozwinięte wszystko to. I to. Proszę. Nadawaj się do pracy jeszcze bardziej. Idziesz do roboty, Moriarty. Nie ma spania. Co by cię tutaj ogarnąć? Aha, bo jest jakiś wolny kibel gdzieś? To wiesz co, to ty się i tak zaraz zlejesz, a i tak śmierdzisz, to idź jeść pizzę. Ej, dalej to wymówienie, ja pierdzielę. Moriarty, przestań grę bagować. Proszę w tej chwili przestać dostawać wymówienie z pracy. I iść jeść pizzę, na którą nawet nie zasłużyłeś, ale nie mam wyjścia. Ja muszę grę zapisać, bo jak to zaraz wszystko umrze od tego Moriartiego, to się na tym skończy. To chociaż spełni jedno moje życzenie i daj pracę w wojsku albo w polityce. Jak trup, to do polityki. Biden jest tego najlepszym przykładem. Ja myślę, że ty i Biden w tym momencie macie podobny poziom witalności. Siema, Gamer Jacob. Nie, nie, to jest po prostu masakra. Pan Moriarty zepsuł grę, nie? Pan Moriarty się obudzi i przestanie psuć grę. Pójdzie na pizzę. Może zrestartuj. Zaraz zmienię parcelę, to się samo zrestartuje. Ale patrzcie, bo on nie może się ruszyć, bo jest tak nieszczęśliwy, że nie może się ruszyć. O, Jesus. Dobra, słuchajcie, musimy opuścić parcelę znacznie szybciej, bo Moriarty nam tu psuje. Może jak się wczyta parcela na nowo, to będzie wszystko okej. Okay. Angela nie może mu wybaczyć zdrady. Gdzie jest? Idź na przyjęcie. Co? O, wyłumieć ogłoszenie o szukaniu współlokatora. Zapomnij. Idź na parcelę, parcela publiczna i szukamy tam... Sama idę. I szukamy tam Marezika. To na basen. Na basenie na pewno będzie Marez. Na pewno go tam spotkamy. Czy on przypadkiem nie będzie miał teraz tego spamu w wspomnieniach? A zaraz zobaczymy. To jest dobre pytanie. Biedny Moriarty! To takie smutne! Czy w ogóle mnie to nie bawi? To jest koszmarne, tak? Biedny, smutny Moriarty! A ja jeszcze głupia to zapisałam razem z tym błędem. Więc już po prostu będzie rzeźnia. Mam nadzieję, że to go jakoś... Że to go jakoś uzdrowi, ten mój spacer, czy coś. O, bogowie. Angela nie mogła na to patrzeć i wyszła. Wyszła na basen. Strasznie upierdliwy szef. Jak można komuś tyle wypowiedzeń wypisać?
Dobrze, to. O, tu się da coś kupić, patrzcie, albo tu można zakupy spożywcze zrobić. A? To Angela przy okazji do spożywczaka. Zapinkala Jążela. A u tego pana to co mogę kupić? Przepraszam bardzo. Miałam prawie pustą lodówkę. To przeznaczenie, że ja poszłam na ten basen. Teraz wystarczy znaleźć Mareza. Kto to jest? Gwałcin! O, Gwałcin! Siema, Gwałcin! Dawno cię nie było, braciszku. Bo to jest jej brat, prawda? Jakoś tak. Och, powąchała Gwałcina, czy to na pewno rodzina? I okazuje się, że tak. Chodź, opowiem ci smoczą legendę. Jest ci tak bardzo potrzebne. Sebastian Grosik, Alejandro. Alejandro schodzi za Angelą, ja mam takie wrażenie, wiecie? Że on ją trochę prześladuje jednak. I pozdrawiamy Ziemniorka bardzo serdecznie i Miron czyta. Cesarzowo, jeśli masz kartę graficzną Nvidia, to jest taki kodzik, który wklepuje się w Simsowym konfigu i Simsy się ogarniają. A już jest w Ziemniorku dodany ten kodzik, wyobraź sobie. To już jest zrobione. Nawet mam jakieś mody wgrane na cienie, ale niestety ten mod bardziej napsuł niż pomógł. Ale mimo wszystko, no, dziękuję za wskazówkę. No i proszę, i pięknie opowiadam tę legendę. A gdzie jest Mares, żeby legendy posłuchać? Nie ma. Musimy Mareza gdzie indziej poszukać. Kto tam siedzi? Nina Śmieszek! Przypadek? Nie sądzę. Dodany i nie działa? No, no niestety. A czy może chciałabyś moda na toilet car? Co to jest toilet car? Z tym kodylku wyślij mi nam loteczka etymałpa.gmail.com i zobaczymy. Siema Filip, dobrze cię widzieć. Dobrze, to tutaj Mareza nie ma. O, Gaweł Bigos, ale to nie jest nasz Bigosik, tylko jakiś randomowy, podróba Bigosika. Dobrze, Alejandro za mną chodzi, to ja pójdę gdzie indziej. Idź na parcelę, parcela publiczna. Cicho, Angela, nie będzie żadnego spania, daj spokój. Musimy znaleźć Mareza. To twoja nowa miłość. To może gdzieś na przedmieściach będzie. Na przykład w korporacji Zapadnia. Albo nie, w mrocznej krypcie. Nie, no, mroczną kryptę to już znacie zbyt dobrze. Pójdźmy do nocnego falowania. Jak nocne falowanie, to na pewno Marezik. Ziemniorek, krypta jest moja ulubiona, dlatego tam nie poszłam, bo wy kryptę znacie już jak własną kieszeń. Już macie tak opatrzoną, że zawsze do krypty. Krypta to jest najlepsze miejsce. Piękne to ściku. Mares na pewno będzie wył na karaoke, to się okaże. Nocne falowanie brzmi jak dom publiczny. Może to jest dom publiczny? Cesarzowa najbardziej na świecie kocha kryptę. O, siema Sandy! No to kocykuj się. Kocykuj i w burritko się zamieniaj. To był mój domofon, Miren idzie otworzyć. Także niczym się nie przejmujcie, tak ma być. Dobra, co my tu mamy? Mamy Restoration, Wiktora Przybysza i co? I nic, i super ciemne miejsce. To Angela zaśpiewa solo, to zwabi może Mareza. Pani podatnik przyszła. O nie! Angela nie chciała śpiewać. Co ja jej wyrządziłam? No i właśnie tak działa ten mod na światła, że jest tak trochę przykro. I ciemno. O, ale Andes przyszedł. Czekajcie, ja spróbuję jakoś włączyć światło wszędzie. Ja chcę światła w całym domu. Muszę ten mod na te światła wyłączyć, słuchajcie, bo to nie może tak być. Gdzie tu są. O, tutaj, może na neon jak kliknę.
Włącz wszystkie światła. O! I od razu lepiej. Kogo my mamy? Wiktor, jakieś dwie laski. Ja się pytam, gdzie jest Mares. Nawet Andes przyszedł. O, ale Lilianka jest. Znaczy Lianka, przepraszam. Powitaj Liliankę. Tak, Andes, prawie jak Andens. Jak widać, to zgodnie z nazwą prawie nie tańczy. To go przywitam, powitaj. Radek, nie Jadek. Uwielbiam te imiona i nazwiska z dwójki, to jest po prostu złoto. Co do mnie już o całowaniu gadasz? Mogę mu zabrać jedzenie? Nie mogę mu zabrać jedzenia. Ja chcę go powitać. Serdecznym uściskiem, proszę bardzo. No a Mareza nie ma. Nawet dziwak przyszedł. Wszyscy się ze mną witają, a ten ma mnie gdzieś. No to kici w plecy. Ja jestem śpiąca, idę do domu. Czy na jakąś laskę gwiżdżę za moimi plecami. Jak możesz nie pragnąć Angeli? Dobra, idziemy do domu spać. Może już przestali zwalniać. Idź na parcelę, dom. Może już Moriarty się ogarnął i przestał bagować grę. Czy będą live'y z DLC z pizzą z Cooking Simulatora? Nie kupowałam jeszcze DLC-ka do pizzy, bo tak słyszałam bardzo różne opinie na ten temat. A ten dodatek z piekarnią jakoś średnio mi podszedł. Prawdę mówiąc, mi się nawet nie podobał wręcz. I pomimo tego, że próbowałam się do niego przekonać i go ograć poza live'ami, to nie dało rady. Więc rozważam ten dodatek o pizzy na Cooking Simulatorze, ale chyba poczekam, aż będzie na jakiejś przecenie. Nie! Moriarty dalej jest zwalniany. Patrzcie, teraz Andet za mną łazi. Czekajcie, do tego Moriarty'ego trzeba jakoś ogarnąć. Czy w tej części Simsów jest coś takiego jak Reset Sim, czy nie? Dzisiaj na drugiej grze będzie GTA. Producencie. Nie, po prostu to jest rzeźnia. Dobra. Tu się jakoś robiło bull prop, chyba tak. Testing heads enabled true. Jeśli dobrze pamiętam i spróbuję, czy da się go zresetować. Można go zunselektować. Można go zabić po raz kolejny. Można go jeszcze bardziej zabić i można coś z niego zrespełnić. O, rety. Co by z nim zrobić? A jakby go tak unselektować i doselektować? Force error, mówicie? Ale jak mi grę wywali? To wiecie. Chyba, że włączę ten. Jest jeszcze jeszcze jedna opcja. Czekajcie. Tylko nie wiem, jak to się pisało. Mowę obiec on. I słuchajcie, zrobimy tak. Przykro mi, Moriarty. Patrzcie, przestał tracić pracę. O! I reset. Reset! Więcej reseta! Jeszcze się zlał pośmiertnie. Biedny! Późna aborcja, tak. Nie, bo jak wczytam grę, to on będzie z powrotem, także wszystko będzie okej. Po prostu chwilowo zapadł się pod ziemię. Działa, działa! Na uj drążyć temat!
Tak, pośmiertnie zostawił siuśki po sobie. Ech, Moriarty, wstyd! Nie dość, że straciłeś pracę tak wiele razy, to jeszcze się zlałeś na koniec. Wstyd, Moriarty, wstyd! Trzeba Aurzelę wykąpać, położyć ją spać. Może zaraz tu przyjdzie do nas jakiś Marezik. Ja nie wiem, Marez, czy ja cię... O, widzicie? Moriarty wrócił! Z kwiatem dla mnie! Przepraszam, pan Moriarty, a pan skąd? Przecież pan ze mną mieszka! To jest jakiś Julian Łatka. Dziękuję, Moriarty, za kwiota! Tak wciąż będziesz tak bardzo martwy. I Aurzela wciąż nie będzie cię kochać. To chwilę, to ja go... Zaproś... Nie na grupę tymczasową. Zabawiaj, dowcip. Ej, bo on jest w pełni interaktywny. Moriarty jako trup poszedł znowu żebrać. Czy ja mu mogę włożyć pieniążka? Grosik daj, Mortusiowi. Portfelem potrząśnij. Rozmawiaj, pogawędka. Może zrób imprezę i zaproś Mareza. No właśnie, tu się nie da zaprosić kogoś, kogo się nie zna. Ale czekajcie, ja mam pomysł. Ja zapiszę grę. Ja po prostu cheatem z powrotem Moriarty'ego dodam do rodziny. To musi działać. To musi się udać. Jest jeszcze jeden cheat, który mówi poznaj wszystkich. Wtedy wszystkich poznajesz. A to jest tylko make select table. O nie, więcej. To nie, to zrobimy tak. Zabawiaj, dowcip. Zapytaj. Umówisz się ze mną? To się źle skończy. Czy wiesz, że jest mod w GTA na zamach prezydenta? Teraz już wiem. A może ty znasz Mareza? Nie, ty znasz tylko sąsiadów. Przepraszam, po kogo przyjechał ten samochód? Mam nadzieję, że nie po Moriarty'ego. Albo nie po mnie. Uwaga, czego pragnie Moriarty? Zjeść na mieście? Predator, Vibrator i ja rozmawiamy? Dobrze, to najpierw z nim porozmawiajmy. Ja już wiem, jaki jest nasz ulubiony Moriarty, jeśli chodzi o randki. Jest bardzo trudny i wymagający, ale damy radę. Tak mi się właśnie wydaje, że jak wyjdę i wejdę na parcelę, to on z powrotem będzie. Także jakoś się szczególnie przejmuję. Dobra, opowiem mu dowcip. I jeszcze z nim się pobawię w bitwę na poduszki. Gdzie to jest? Więcej. Baw się. Rzucanie piłki. Nie, chciałam robić. Jaki psikus, graj. Chyba jeszcze za wcześnie jest na ten. Nie ma, wykonuj prace domowe. Teraz bałamucisz Moriarty'ego na randce. O nie, Moriarty nie lubi rozmawiać z robotami. Jest wiecznie obrażony, słuchajcie. Ja nie wiem, co z tym Moriartym jest nie tak. Naprawdę. Nie dość, że umiera, to nałogowo traci pracę. Czy kotku nie poszło przypadkiem do pracy? Czy to jego praca była? To była praca kotku. A dobra, poszedł. Już myślałam. Dobra, gdzie jest ta bitwa na poduszki? Baw się. Podrzucaj łaskotki. Miały być bitwy na poduszki, a nie jakieś tam łaskotki. Dobrze, i co tu jest? Moriarty i ja gramy sprośny dowcip. Tylko chciałam powiedzieć, że Moriarty jakoś łatwiej ulega robotowi niż Aurzeli. To chyba odpowiednio o Moriarty świadczy toast sprawiedliwy. No przecież... Piękne, piękne.
Wydaje mi się, że jest większe opóźnienie, ale większe opóźnienie w czym, Mitsu? Bo może coś zepsułam, bo ostatnio miałam ustawione, żeby było mniejsze opóźnienie na Twitchu, ale podobno w ogóle Twitcha wczoraj wywaliło. Dobrze, co tu jeszcze jest? Tańczymy razem i jemy na mieście. I co, i tyle? Stać się zombie. Na pewno robocie staniesz się zombie. To pasuje jakoś cię tutaj posklebiać troszeczkę, popodziwiać. Obejmij przyjaźnie, zabawiaj dowcip i baw się łaskotki, bo nie wiem dlaczego nie mam dalej bitwy na poduszki. Jeszcze. I słuchajcie, pojedziemy na parcelę publiczną i tam zjemy sobie coś w miejscu publicznym. Ale jednocześnie może poszukamy Mareza, żeby choć jeden z nich spotkał Mareza. Siema Zosiu, dobrze ci widzieć. Nie wiem, czemu robot ma minusowe relacje z Alejandro. Alejandro musiał coś podpaść. No i patrzcie, do robota jest łatwy. To jeszcze flirtuj. Przyjrzyj się Simowi. Flirtuj. No tak, żarciki, nie żarciki. A Anżele, to odrzucałeś. To nic dziwnego, że strzelasz ślepakami. Co czas upływa, dobrze jest. No i jest flircik. Dobrze. Ja chcę bitwę na poduszki. Jest! Bitwa na poduszki. Miłość! Jest miłość między nimi. Flirtuj, oczaruj. Schlebiaj, podziwiaj. To jeszcze niech się połaskoczą troszkę. Ja to słuchajcie, zapiszę, bo to jest progres. To jest progres. Ja wiem, że mieliśmy robić dzisiaj milion innych rzeczy w Angeli, ale jestem zafascynowana tym romansem. Tak, mają robić drugiego robota, ale Angela odsypia. Robot jest płci męskiej. Oj tam, oj tam. Jestem przekonana, że Moriarty też ma jakieś tam otwory, z których można skorzystać, więc to w niczym nie przeszkadza. Piękne cycudonicu. Sprzątnij. Zjedz obiad. Makaron z serem, a potem idź robić drugiego robota. Kontynuuj. Dobrze, i wracamy na randkę. Co oni jeszcze tutaj pragną między sobą? Tańczyć razem. Chodź, Moriarty, będziemy tańczyć i mieliśmy iść na miasto. Chyba, że da się. Czekajcie, zrobić tak. Przejdź na parcelę, parcela publiczna. A gdzie jest idź z kimś na przykład? Pozuj poza. Zabawiaj wyłączenie zasilania, ćwicz jogę, idź na parcelę. Spróbujemy tak. Może to da radę. Tak z panem Moriartym chcemy iść. O, to zadziała, słuchajcie. I przedmieście, i może pójdziemy tak w jakiś. Uwaga, uwaga. W nocnym falowaniu nikogo nie było. Simowa matryca. Okej. To chyba się nie uda. Tory kręgarskie. No, kręgarskie, dupa. Dobra, spożywczy na rogu, a co jest w ustroniu Romka? Dobrze. Idziemy do ustronia Romka. Romek, idziemy do ciebie. Budujemy cię, tościku, budujemy. Tylko Moriarty z jakiegoś powodu idzie w zupełnie inną stronę niż robot. Taka randka, słuchajcie. Siema, wiecznie głodny, dobrze cię widzieć. I Aquamarina. Tak, robot to facet. A tu jeszcze trzeba. Dobrze. Cotangens Uranus. Miejscowa agencja obrotu nieruchomościami ma zlecenie dla firmy, w której pracuje Cotangens. Poszukują groźnego kota, który będzie siedzieć przed wspaniałym domem,
przeznaczonym na sprzedaż. Ze względu na brak mieszkań na rynku, firma nie chce, by zdesperowani nabywcy zaglądali do wnętrza, zanim nie zostanie odpowiednio przygotowany. Chcą sprzedać dom przy najmniejszym wkładzie własnym za... A no wiadomo. Dobra, dostaję zlecenie odstraszania ścibskich. Wydaje się, że są zachwyceni domem i chcą go natychmiast kupić, ale najpierw chcą rzucić oka. Okiem, czy Kotangens powinien ich wpuścić, czy nie? Każ im odejść. Praca jest praca. A, wiedziałam. Dostaję awans na zwierzęcego strażnika. Moriarty, mój kot pracuje lepiej niż ty. I dostaje mniej wypowiedzeń z pracy. Więc jest skuteczniejszy. Siema, Aksan. Dobrze cię widzieć. Brzmi lepiej ku Tangens. Słuchajcie, wszystko można zmienić. Leave Moriarty alone. Oj, dobrze, że kotu czytam te eventy, no. Tobie też przeczytałam. I chciałam ci wybrać, jesteś taki nieustraszony i w ogóle, i co, i źle wybrałam. O! Kogo my tu mamy? Ej, ta parcela jest pusta! Co tu się wydarzyło? Super miejsce! No to chociaż cię obejmę, Moriarty, zamiast skakać na skatykance. Obejmij przyjaźnie. Ja myślałam, że po prostu ona nie ma swojego zdjątka tam. Super parcela, ale słuchajcie, jest dobrze, bo tam pozwala się pomasować, obejmujemy się, flirtujemy, będzie dobrze. O proszę, już tam Moriarty myśli o tym, jakiego ten ma ptaka, więc jest dobrze. Schlebiaj, pomasuj. No będzie randka życia, słuchajcie. Oni są obydwoje szczęśliwi ze sobą. Jak dobrze, że obydwoje są moimi niewolnikami. Flirtuj. Oczaruj. A ta stoi i się przygląda. Z tym brzuchem. O matko, ona tam miała chyba kogoś urodzić, ale już nie pamiętam. Cyca Donica miała urodzić albo Nagelka, tak? To jest dom dla bezdomnych. Patrzcie, miłość rośnie. To teraz wolny taniec. To jest miłość. I zaraz pójdziemy poszukać miejsca, gdzie możemy coś zjeść. Och, jak cudownie. Oprzeć głowę na ramieniu. Głowa na ramieniu. W ogóle super miejscówka. Nic tutaj nie ma, ale wszyscy przyszli, nie? Pewnie jak dodawałam rzeczy, to coś poszło nie tak. Pozwala się pomasować i flirtujemy. Dobra, to tam koniec, ręce nisko i tak dalej. O nie, o nie, o nie, o nie. Lag. Ach, bo czarownica, czarownicę trzeba poznać. Trzeba mieć priorytety, wybacz Moriarty. Ją trzeba zaprosić, bo przecież Angela miała z tego korzystać. Zabawiaj, dowcip. A tutaj pan Moriarty, flirtuj, oczaruj. Ten dalej o ptakach myśli. I tutaj jest masowanie i obejmowanie. Dobra. Obejmij przyjaźnie. Schlebiaj, pomasuj. Co już mnie zdradzasz, Moriarty? To, że ta laska ma sukienkę w twoim kolorze skóry, nie znaczy, że jest w twoim typie. O, Mironusz przyszedł! To jeszcze Mironusza trzeba przywitać, słuchajcie. Oj, niechcący odklikałam. O, o, deszcz. To nie wróży zbyt dobrze dla robota. Powitaj, piąteczka. Słuchajcie, musimy się stąd zwijać, musimy wejść do środka, gdzieś bardzo, bardzo szybko. Idź na parcelę publiczną. Zmieniamy miejsce. Dobra, mroczna krypta nigdy nie zawodzi. Idziemy do mrocznej krypty, póki pada. I obyśmy tam spotkali Moriartiego. Znaczy nie Moriartiego, tylko Bareza. Tak, pusta parcela, ale wszyscy się idealnie bawią. Siema, smoczy Dyrku, dobrze cię widzieć.
Że niby czarownica ci na dupie purchawkę lepiej wyczaruje. A, chwila, źle przeczytam. Lepiej, żeby czarownica ci na dupie purchawkę wyczaruje, jest lepszy od Moriartiego, tak? Ja coś źle przeczytałam, Mirek czyta zamiast mnie, bo ja mam zeza rozbieżnego, jak patrzę na czat tutaj. Lepiej, żeby czarownica ci na dupie purchawkę wyczaruje, jest lepsza od Moriartiego. A, czyli jednak dobrze przeczytałam, wszystko się zgadza. Uff, tutaj nie pada. Co my chcemy od Moriartiego? Flirtów i obejmowania. Aż jesteście monotematyczni, panowie. Romantycznie. Flirtuj, oczaruj. Egiliusz Pukawka. Dobre nazwisko. W sam raz akurat jak się jest na randce, słuchajcie. Och, jak romantycznie. Oni mają swoją pierwszą randkę lepszą niż Angela. To nie jest dobre. Słodkie słówka sobie pogadajcie, panowie. I patrzcie, jak znalazłam restaurację, to akurat teraz nie chcą jeść, nie? Co za oszustwo w ogóle. Nie ma Moriarty, gdzie ty leziesz? Co ten Moriarty robi w ogóle? Moriarty, co z tobą? A, Drina byś się napił. No dobrze. To ja ci chciałam słodkie słówka pogadać. Ja nie mogę, robot flirtujący z zombie. Słuchajcie, dzieje się. Dzieje się. Nie mogę. Przecież moje oczy krwawią. I pozdrawiamy DJ Tomixa bardzo serdecznie, który właśnie został dzielnym legionistą w idealnym momencie. Ja ci gratuluję, ja ci dziękuję za wsparcie i oczywiście w tej sytuacji dildo seks masterki dla ciebie na czacie. Nie! Gra się skraszowała! Nie! Nein! A było tak pięknie! A było tak doskonale! Nie! No i dupa.